Otwieram obrady 37. sesji Rady Gminy Iłowo Osada. Witam Państwa radnych. Witam Pana Wójta Sebastiana Cichockiego. Witam Panią Sekretarz Mirosławę Tyszko. Witam Panią Skarbnik Teresę Wiecińską. Witam pracowników urzędu. Witam wszystkich, którzy oglądają nas za pośrednictwem mediów. Ustawowy skład Rady 15 radnych. W sesji uczestniczy 13 radnych według listy obecności na dzisiejszej sesji. Stwierdzam prawomocność obrad. Transmisja obrad Rady. Uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów wynika także z artykułu 3 ustęp 1 punkt 3 i artykułu 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taki wizerunek wiąże się z możliwością upublicznienia wizerunku oraz innych danych osób uczestniczących w obradach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 wewnątrz europejskiej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119/1, artykuł 6 ustęp 1 litera C. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś propozycje dotyczące zmiany w porządku obrad? Nie widzę. Jeżeli nie ma, porządek obowiązuje w wersji, jaką Państwo otrzymali. Poddaję porządek obrad pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty 13 głosami za. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 36. sesji Rady Gminy Iłowo Osada z dnia 28 września 2021 roku. Protokół z 36. sesji Rady Gminy Iłowo Osada został sporządzony przez pracownika obsługującego Radę Gminy i był do wglądu. Poddaję protokół z 36. sesji Rady Gminy Iłowo Osada pod głosowanie. Protokół z 36. sesji Rady Gminy Iłowo Osada został przyjęty 13 głosami za. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Iłowo Osada. I o zabranie głosu proszę Panią Sekretarz. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o diety radnych i uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Iłowo Osada, chciałabym tutaj wyjaśnić, ale też i podać uzasadnienie podwyżki tych wysokości tych diet. Otóż Rada ma taką swobodę ustalania wysokości diet, jednak ta swoboda określona jest i ograniczona przepisami. Regulowane jest to poprzez na przykład ustawę budżetową, która na 2021 rok zakłada taką kwotę bazową osób zajmujących kierownicze stanowiska i określona jest na poziomie 1 789,42 zł.
I tak naprawdę od tej kwoty bazowej dalej jesteśmy w stanie ustalać tą wysokość diety. W naszej ustawie o samorządzie gminy nadal według stanu prawnego pozostaje zapis, że nie może ta dieta przekraczać 1,5-krotności tej kwoty bazowej, czyli nie może być wyższa jak 2684,13 zł. Natomiast w przypadku gmin poniżej 15 tysięcy mieszkańców może to być kwota maksymalnie 50% tej wyliczonej, czyli w przypadku naszej gminy nie może przekraczać kwoty 1342 zł. Do chwili obecnej te diety były poniżej tych kwot maksymalnych i w związku z tym no, zasadnym było przy takim stanie, kiedy wszędzie dookoła są podwyżki, najniższe wynagrodzenie i tak dalej, żeby jednak te diety podnieść do tego wskaźnika obowiązującego w chwili obecnej i do tej kwoty tym wskaźnikiem określonej, czyli tej niemalże maksymalnej. W projekcie ustawy założyliśmy podwyżkę dla radnych w wysokości 200 zł. Wcześniej oczywiście w uchwale te diety od przewodniczącego, wiceprzewodniczącego rady, przewodniczących komisji, wiceprzewodniczących komisji i radnych, którzy nie pełnili żadnych z tych funkcji, były zróżnicowane. I ta kwota 200 zł nadal daje to zróżnicowanie w zależności od pełnionych funkcji. I tak jak mówię, że zarówno i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących dla danej gminy określa wysokość tych diet radnych w zależności od wielkości samorządu. Ustawa utrzymuje nadal ten wskaźnik. W związku z tym podniesienie diet jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym i w chwili obecnej maksymalna dieta, maksymalna podkreślam, zgodnie z pełnioną funkcją dla naszych radnych będzie wynosiła 1293 zł i nie będzie przekraczała tego dopuszczalnego 1,5-krotnego wskaźnika określonego przepisami. Rozmawialiśmy na komisjach wcześniej o tych wysokościach. Mieliście Państwo projekt uchwały, te kwoty są przedstawione i tak jak mówię, dla każdego radnego pełniącego funkcję podnosimy tą dietę o 200 zł. Czy są jakieś pytania z Państwa strony? Coś trzeba wyjaśnić jeszcze coś? Proszę Pani Radna. Od tej kwoty 1293. Tak. Nie, ja mówię, że to jest zróżnicowane. W poprzedniej uchwale. Tak. W poprzedniej uchwale mieliśmy też te diety zróżnicowane. Nie były one dla każdego w jednakowej wysokości. Były uzależnione od funkcji pełnionej w Radzie Gminy i teraz również takie te diety pozostają. Czyli przewodniczący Rady Gminy może mieć tą maksymalną stawkę i dla niego tak została określona w wysokości 1293. Wiceprzewodniczący Rady to jest 1021. Przewodniczący Komisji Rady Gminy 956. Tak jak Pani Radna podkreśla, ten radny, który nie pełni żadnej funkcji określonej w tych punktach, ma tę dietę w wysokości 825 zł. Tak. Nie wszyscy. Oczywiście to podkreślałam, że to jest zróżnicowanie w zależności od funkcji.
Tak, tak. Ja tłumaczyłam Państwu tutaj o tym wskaźniku, który mówi, jaką w ogóle maksymalną dietę możemy określić dla radnych naszej gminy przy tych wszystkich obowiązujących przepisach, w tym stanie prawnym i tych wskaźnikach, tak, że ona nie może przekroczyć tej określonej kwoty. W związku z tym taka sięgająca tej granicy maksymalnej dieta określona jest dla tej funkcji przewodniczącego Rady Gminy. I później stopniujemy to w zależności od pełnienia funkcji w Radzie Gminy. Czy są jeszcze pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo. Poddaję projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jyłowo-Osada pod głosowanie. Uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Były zaopiniowane pozytywnie przez wszystkich radnych. Teraz będziemy przechodzić do głosowania w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok. Punkt pierwszy. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,93 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. B. Od gruntów wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 zł od 1 hektara powierzchni. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. Od gruntów C pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,36 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. D. Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, dziennik urzędowy z 2021 roku, pozycja 485 i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkania usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,40 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. Punkt drugi. Od budynków lub ich części. A. Mieszkalnych 0,78
zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,58 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. Od budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. Od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 8,68 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, przy czym w tej kategorii garaży 8 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, budynków lub ich części zajętych na pomieszczenia gospodarcze 4,86 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. Punkt trzeci. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp 3, od 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. Czy są jakieś pytania jeszcze odnośnie podatku od nieruchomości? Jak nie ma, to będziemy przechodzić do głosowania uchwały. Nie ma. Poddaję projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i głosujemy całość uchwały. Poddaję pod głosowanie. Uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Również było omawiane w wspólnym posiedzeniu komisji. Komisja zaopiniowała pozytywnie. W
Teraz przechodzimy do głosowania stawek pojedynczo. Głosujemy w sprawie paragraf 1 stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton podpunkt A powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 515 zł. Podpunkt P powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 663 zł. Podpunkt C powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 747 zł. Poddaję pod głosowanie. Stawka została podjęta 13 głosami za. Punkt drugi. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej, masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Mniej niż od 12 ton do 13 ton dwie osie, stawka 864 zł, inny system zawieszenia osi jezdnych, stawka 1325 zł. Od 13 ton do 14 ton, dwie osie, stawka 865 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych, 1326 zł. Od 14 ton do 15 ton, dwie osie, stawka 866 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1327 zł. Od 15 ton, stawka 867 zł, dwie osie, inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1328 zł. Od 12 ton do 17 ton, trzy osie, stawka 861 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 899 zł. Od 17 ton do 19 ton, stawka 862 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 900 zł. Od 19 ton do 21 ton, trzy osie, stawka 1092 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1642 zł. Od 21 ton do 23 ton, trzy osie, stawka 1093 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1643 zł. Od 23 ton do 25 ton, trzy osie, stawka 1094 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1644 zł. Powyżej 25 ton, trzy osie, stawka 1095 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1645 zł. Od 12 ton do 25 ton, 4 osie i więcej, stawka 1301 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1718 zł. Od 25 ton do 27 ton, 4 osie i więcej, stawka 1302 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1719 zł. Od 27 ton do 29 ton, 4 osie i więcej, stawka 1718 zł.
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych stawka 1720 zł. Od 29 ton do 31 ton, 4 osie więcej, stawka 1719 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych stawka 2499 zł. Powyżej 31 ton, 4 osie więcej, stawka 1720 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 2500 zł. Poddaję pod głosowanie. Stawki zostały podjęte 13 głosami za. Punkt trzeci. Od ciągnika siodłowego, balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton. Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 520 zł. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 676 zł. Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 907 zł. Poddaję pod głosowanie. Stawki zostały podjęte 13 głosami za. Punkt czwarty. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia. Od 12 ton do 18 ton, dwie osie, stawka 1253 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1316 zł. Od 18 ton do 25 ton, dwie osie, stawka 1412 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1482 zł. Od 25 ton do 31 ton, dwie osie, stawka 1413 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, 1483 zł. I powyżej 31 ton, dwie osie, 1482 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1995 zł. Od 12 ton do 40 ton, 3 osie i więcej, stawka 1408 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1785 zł. Powyżej 40 ton, 3 osie i więcej, stawka 1785 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 2593 zł. Poddaję pod głosowanie. Stawki zostały podjęte 13 głosami za. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Od 7 ton do 8 ton włącznie 528 zł. Powyżej 8 ton do 10 ton włącznie 529 zł. Powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton 530 zł. Poddaję pod głosowanie. Stawki zostały podjęte 13 głosami za. Punkt 6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Od 12 ton do 18 ton jedna oś, stawka 372 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 499 zł. Od 18 ton do 25 ton jedna oś, stawka 413 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 649 zł. Powyżej 25 ton, jedna oś, stawka 414 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 650 zł. Od 12 ton do 28 ton, dwie osie, stawka 842 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1224 zł. Od 28 ton do 33 ton, dwie osie, stawka 843 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1225 zł. Od 33 ton do 38 ton, dwie osie, stawka 1109 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1466 zł. Powyżej 38 ton, dwie osie, stawka 1224 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1763 zł. Od 12 ton do 38 ton, trzy osie i więcej, stawka 762 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1022 zł. Powyżej 38 ton, 3 osie i więcej, stawka 1022 zł. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych, stawka 1353 zł. Poddaję pod głosowanie. Stawki zostały podjęte 13 głosami za. Punkt 7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy. Mniejszej niż 22 miejsca 600 zł. Równej lub większej niż 22 miejsca 1100 zł. Poddaję pod głosowanie. Stawki zostały podjęte 13 głosami za. Czy są jakieś pytania odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję całość uchwały pod głosowanie.
uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. Poddaję pod głosowanie. Uchwała została podjęta 13 głosami za. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. I również projekt zmiany budżetu gminy był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? To pani skarbnik odpowie. A jak nie, to będziemy głosować. Są pytania? Nie ma. Poddaję uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok pod głosowanie. Uchwała została podjęta 13 głosami za. Przechodzimy do punktu 8. Informacja dotycząca stawek podatku rolnego, leśnego oraz opłaty od posiadania psa na terenie gminy Jołowosada na rok 2022. Informacja dotycząca stawek podatku rolnego, leśnego oraz opłaty od posiadania psa na terenie gminy Jołowosada na rok 2022. Uprzejmie informuję, że w roku 2022 będzie obowiązywała w podatku rolnym stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. To jest 61,48 zł za jedną decytonę. To jest 153,70 zł za 1 hektar przeliczeniowy. Jednocześnie informuję, że w podatku leśnym będzie obowiązywała stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, to jest 212,26 zł za 1 metr sześcienny. To jest 46,69,72 zł za 1 hektar. Wysokość opłaty od posiadania psa w roku 2022 będzie obowiązywała na takim samym poziomie, co w roku bieżącym. Została ona określona uchwałą nr 14/84/19 Rady Gminy Jołowosada z dnia 27 listopada 2019 roku i wynosi 15 zł od jednego psa. Wobec powyższego nie ma konieczności podejmowania uchwał w sprawie podatku rolnego, leśnego i odpłaty od posiadania psa. Przechodzimy teraz do punktu 9. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych. Proszę państwa radnych, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020-2021 w gminie Jołowosada posiadacie w materiałach sesyjnych do zapoznania. Wszyscy państwo na pewno się zapoznali. Jak są jakieś pytania do pani kierownik, proszę. A jak nie, to przechodzimy do następnego punktu. Tak? Nie ma. Przechodzimy do następnego punktu. Jak ktoś, to pani kierownik Berg świadczy odpowiedzią. Punkt 10. Informacja wójta gminy Jołowosada z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym. I poproszę panią sekretarz. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni radni, szanowni państwo. W okresie międzysesyjnym gmina obradowała na jednej sesji i podjęła 14 uchwał od numeru 36/244/21 do numeru 36/257/21. Były to uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i wdrażania ścieków organowi regulującemu do zaopiniowania,
Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwały od numeru 36/247/21 do numeru 36/253/21 dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Iłowo Osada. Podjęto również uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych na terenie gminy Iłowo Osada. Kolejna uchwała dotyczyła uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowo Osada w obrębie geodezyjnym Narzym. Podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury oraz uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Podjęte przez Radę Gminy uchwały zgodnie z artykułem 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym zostały przekazane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem wojewoda warmińsko-mazurski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Ponadto zgodnie z artykułem 7 ust. 1 punkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie te uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z artykułem 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym wójt jako organ wykonawczy wykonywał wszystkie te uchwały i inne zadania gminy określone przepisami prawa, realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej. Pan wójt przy pomocy urzędu gminy realizował podjęte przez Radę Gminy uchwały w sposób określony tymi uchwałami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Iłowo Osada o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Iłowo Osada o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym dnia 25 października 2021 roku wpłynęło od wojewody warmińsko-mazurskiego rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.352.2021 stwierdzające nieważność paragraf 2, zadanie 2 uchwały nr 36/245/21 Rady Gminy Iłowo Osada z dnia 28 września 2021 roku. Z treścią wyżej wymienionych pisma można zapoznać się w dokumentacji prowadzonej przez pracownika obsługującego Radę Gminy. I punkt 12. Sprawy bieżące. Proszę bardzo, panie wójcie, o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, mam tylko bardzo dobrą informację dla Państwa, ponieważ w ostatnich dniach zostały oficjalnie ogłoszone wyniki z naboru Polskiego Ładu i chciałbym się Państwa podzielić taką dobrą informacją, ponieważ gmina Iłowo Osada otrzymała z tego nowego ładu kwotę prawie 7 600 000 zł na rozbudowę i modernizację ulicy Staszica w Iłowie Osadzie. Jest to największa kwota spośród wszystkich gmin z powiatu działdowskiego oprócz miasta Działdowo. Także jeśli chodzi o samorządy te wiejskie, otrzymaliśmy największe wsparcie finansowe i będziemy się starali, żeby w przyszłym roku zrealizować tę inwestycję. Mamy przygotowane już dokumentację projektową. Za chwilę będziemy występowali o pozwolenie na budowę i postaramy się zrealizować ją w roku przyszłym. Staramy się zaplanować też w tym prowizorium, które przygotowuje pani skarbnik. Także taka dobra informacja dla państwa radnych i myślę, że tutaj dla mieszkańców jest to ostatnia taka główna droga strategiczna z punktu widzenia gospodarczego, ponieważ stanowi ona dojazd do zakładów pracy zlokalizowanych właśnie w obszarze ulicy Staszica, a mieszkańcy od wielu lat wskazywali na potrzebę i konieczność realizacji tej ważnej inwestycji drogowej. Dziękuję. Dziękuję. Są pytania? Proszę bardzo, panie radny. Zgodnie z prośbą wójta, którą została
20 października zwołana Komisja Spraw Obywatelskich, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszej gminy. Myśmy mieli, to odbyło się to spotkanie z policją. Doszliśmy do takiego porozumienia, że z policją, że jeśli by coś tak można było by przez gminę zakupić fotopułapki na te miejsca, które są najbardziej zagrożone i niszczone przez naszą, nie wiem, społeczność, młodzież, czy no nie wiem, kto tam to niszczy, że najlepsze rozwiązanie by było zakupić takie fotopułapki. Dowiadywałem się, że taka w dobrym stanie fotopułapka kosztuje około 500 zł jedna. Z baterią słoneczną. Także to byłoby najlepsze rozwiązanie, tak jak niszczone są te przystanki u nas we Wierzbowie, czy w Iłowie, na Starym Iłowie, że takie fotopułapki byłyby najlepszym rozwiązaniem. I takie ja jeszcze później złożę wniosek oficjalny do Rady Gminy. Dziękuję. Chciałem odnieść się do tej potrzeby, której wskazuje Pan Radny. Ja też, proszę Państwa, z ogromnym żalem obserwuję te akty wandalizmu, które mają miejsce na terenie naszej gminy. W ostatnim czasie zakupiliśmy też nowe wiaty przystankowe. Obserwujemy w okresie wakacyjnych, najbardziej to są narażone weekendy, gdzie chyba młodzież ma dużo wolnego czasu i pewnie pod wpływem różnych substancji, pewnie alkoholu, dochodzi właśnie do niszczenia tego mienia komunalnego, publicznego. Myślę, że pomysł jest ciekawy i warto rozważyć. Jesteśmy na etapie planowania budżetu. Może się uda jeszcze to wkomponować ten budżet, który przygotowujemy. Jeśli nie, to będziemy poszukiwali tych rozwiązań w roku przyszłym, Panie Radny. Także dziękuję na pewno za ten pomysł, bo straty są przeogromne, jeśli chodzi. Taka wiata kosztuje, proszę Państwa, około 4000 zł brutto. Wybicie tej szyby, to montaż, naprawa to jest około 1000 zł. Taka jest cena jednostkowa, bo to są koszty transportu, montażu, usunięcia, ewentualnie utylizacji tych powybijanych szyb. Także to generuje też koszty, które musimy ułożyć z budżetu gminy Owosada. Ja obserwuję, proszę Państwa, też na co dzień właśnie te zjawiska, które z przykrością muszę odnotować, że są one niestety prawdą na terenie naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Radny. Proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Panie Wójcie, mam taką małą informację od społeczeństwa z Iłowa Wsi odnośnie zarwania studzienki odprowadzającej wodę na ulicy Wiejskiej naprzeciwko Placu Zabaw. To jest droga powiatowa, także jeżeli była możliwość, to byśmy prosili, bo tam skarżą się, że jednak uciążliwość trochę jest hałasu, przejeżdżanie przez to, a ona się opuściła na dół, nie? Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny mógł doprecyzować, czy to jest studzienka kanalizacji deszczowej, czy sanitarnej, ponieważ ma to istotne znaczenie z uwagi na kompetencje. Jeśli to jest studzienka kanalizacji deszczowej, to za to jest odpowiedzialny zarządca drogi, czyli powiatowy zarząd dróg. Jeśli mamy na myśli kanalizację sanitarną, to wtedy jest odpowiedzialny nasz zakład gospodarki komunalnej. To trzeba po prostu zweryfikować i wtedy podejmiemy odpowiednie działania. Czy to będą nasze działania jako gmina, to wtedy to zrealizujemy. Jeśli to jest zarząd dróg, to wtedy trzeba stosowną informację przekazać do zarządcy drogi. To na pewno jest odprowadzenie wody, to nie jest kanalizacyjna, to jest deszczówka. Deszczowa, czyli kompetencje tutaj będzie miał zarządca drogi. Także myślę, że Pani Sedasz się tego prosił, żeby to odnotować i po sesji wystąpimy z takim wnioskiem, że na sesji padły zapytania, interpelacje radnych i żeby się temu tematowi przyjrzeć i ewentualnie, żeby problem rozwiązać w postaci tych służb drogowych, które ma w zasobie powiatowy zarząd dróg. Dziękuję. 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 Są pytania? Nie ma? Nie widzę? Nie ma. Zamykam obrady 37. sesji Rady Gminy Iłowo-Osada.